właściwie ten bank euro tam Solidarności przy Teatrze Kamińskiego jest czynny, ale nie ten w niedzielę, tylko na Jubilerskiej, tam w tej stodole takiej, wielkiej stodole, bank euro, to on jest czynny i w sobotę, tak jak te wszystkie banki są w sobotę już nieczynne, to jeszcze i w niedzielę jest czynny, ale teraz dojdzie do tego, że tak jak ten Auchan i cały jego Chińczyk przegrał, tak samo zamknął ich te banki, które są albo przy Auchan, bo to widzicie Państwo, jak budynek otwarty, to i bank czynny, jak budynek otwarty, to i McDonald's czynny, to i restauracja, i jakieś, proszę Państwa, kotlety robią z psów, czy nie wiadomo z czego, i duże pieniądze chcą, bo to ładnie podane, bo to miastożercom, miastożercy ładnie przyrządzili, przygotowali, podali itp. Także, o czym my tu mówimy, proszę Państwa? Jakie rozpasanie jest tych, jak oni mają w czerni, mają pracę gdzieś tam na cmentarzu, jako trumny noszą, wiecie Państwo, to dopiero mają raj, proszę Państwa. Ale to się śmieje jeden z drugiego, że będą mieli mniej ludzi przy stole. A teraz znowu żarcie, Babilonki, święta brzucha. My tylko, proszę Państwa, opowiadamy sytuację, co się może jeszcze stać, bo teraz ta linia PO szaleje strasznie na krakowskim przedmieściu. Co się może stać całkiem z czym innym, czego człowiek się nie spodziewał. Nie spodziewał się, że wynajdą telefon komórkowy. Nie spodziewał się, że wynajdą internet. Wymyślą, po prostu zmyślą, wymyślą. Co się może stać z tymi religiami? I nawet ludzie w to nie chcą wierzyć.